Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja jestem Alicja, jestem z PMK Bielefeld Paderborn i byłam już 3 razy na orłach, w tym włączone ostatnie spotkanie, które odbyło się online. I to jest mój tata. No, przedstaw się. Nazywam się Roman Brzeziński, tak jak już Alicja mnie przedstawiła. Jestem ojcem Alicji i razem teraz szóstki naszych dzieci. Chciałem króciutko powiedzieć coś na temat mojego doświadczenia, ponieważ w wielkim roku łaski, w roku 2000, kiedy działo się wiele duchowych rzeczy na świecie, między innymi pierwszy raz pojawiła się Niedziela Miłosierdzia Bożego, nasza siostra Faustyna z Polski, wybrzmiał ten piękny głos na cały świat. I wtedy to zupełnie nieświadomie, zupełnie nieświadomie znalazłem się właśnie w tym dniu Niedzieli Miłosierdzia Bożego właśnie tam, gdzie w Konkordii, gdzie zaczęła się historia orłów. To było niesamowite przeżycie. Myśmy się tam spotkali, była grupa ludzi, którzy rozmawiali, mieli pragnienie głębokiego duchowego przeżywania religijności. Postrzegaliśmy różnych ludzi na zewnątrz, którzy w różny sposób inny może to czynili, ale myśmy chcieli w jakiś sposób taki bardziej głęboki to przeżywać. To pragnienie było, można było odczuć właśnie w grupie tych ludzi, którzy tam się spotykali. I właśnie zaczęło się wszystko na początku w roku 2000. To jest ciekawe dla mnie osobiście, że ja na początku tego roku 2000 właśnie nawracałem się osobiście. Urodziłem się w Polsce, 20 lat żyłem w Polsce, maturę zdałem w Polsce, przyjechałem tutaj na studia, studiowałem i w czasie studiów zagubiła mi się moja wiara całkowicie. Dopiero mając 29 lat, tak naprawdę, zaczęło coś się wydarzyło w moim życiu i to właśnie początki tego roku 2000, tam się wielkie rzeczy działy. Wtedy właśnie takim jakby pierwszym człowiekiem, który stawał się takim w pewnym sensie liderem, jeżeli można tak powiedzieć, tej grupy był Szymon Lepich, który bardzo szybko się wykrystalizował jako osoba, która ogarniała to wszystko właśnie w taki sposób też duchowy. Oczywiście tam był duchowo ksiądz Andrzej, który nas wspierał, ale Szymon był tym, który z strony świeckiej bardzo mocno się angażował właśnie w tworzenie i w jak gdyby nadawanie temu wszystkiemu takich kształtów ogólnych, chociaż oczywiście wpływało na to wielu ludzi też innych, również ja. Ja należałem do tej grupy krótko, dlatego że wtedy już moja narzeczona, już wtedy moja żona, krótko później wzięliśmy ślub. Ja przekroczyłem rok, lat, 28 rok życia, a to była tak jak gdyby granica dla orłów, dlatego w pewnym sensie nie byłem długo w orłach i to gdzieś około roku czasu, może trochę więcej. I był to dla mnie bardzo piękny czas, ponieważ tam były piękne spotkania z wieloma ludźmi, którzy tam spotkaliśmy z różnych stron Niemiec. To było niesamowicie takie pobudzające do wiary, takiej radości, że pomimo tego świata, który jest ateistyczny dookoła i nie taki, jaki mnie uszczęśliwiał, to zauważyłem, jak wiele jest ludzi, którzy mają właśnie takie pragnienia. I tam właśnie była zabawa, radość, ale była przede wszystkim głęboka modlitwa. Była przede wszystkim też modlitwa, dla mnie muszę powiedzieć, modlitwa różańcowa, którą tak naprawdę Szymon był osobą, która pierwszy raz jak gdyby zwróciła mi uwagę na różaniec i to zaowocowało później w moim małżeństwie, w moim życiu niesamowicie, dlatego że kiedy znowu nieświadomie 8 grudnia tego samego roku zaręczyłem się z moją żoną, i wtedy to, nie byłem świadomy, jaką datą jest właśnie ten 8 grudnia, że to jest święto niepokalanego poczęcia. Myśmy nieświadomie tej daty właśnie mieli te zaręczyny nasze. I wtedy to poszliśmy z żoną, wyrwaliśmy się jak gdyby z tego naszego spotkania tam, bo rodzice nasi się spotkali i tak dalej. I poszliśmy do kościoła i przed obrazem Maryi zawierzyliśmy całe nasze życie zrobiliśmy takie ślubowanie sobie prywatne, że będziemy całe życie modlili się różaniec. Całe życie chcieliśmy się modlić różańcem. Dzisiaj jest 20 lat dalej. Owoc tego różańca siedzi tutaj po lewej stronie. Wszystkie nasze dzieci, nasza rodzina, różaniec niesamowicie owocował w naszym życiu. Mieliśmy świadomość niesamowitego prowadzenia Maryi nas w naszym życiu. 6 lat temu zawierzyliśmy się przez zawierzenie takie Grignion de Montfort, niepokalanemu poczęciu Matki Przenajświętszej. Zwróćcie uwagę. Nieświadomie wtedy, 8 grudnia,
Maryja nas prowadziła. I teraz 6 lat temu całkowicie w niewoli z miłości oddaliśmy się Maryi. Jesteśmy niewolnikami z miłości w Maryi. I temu chciałbym tutaj też dać wyraz w tym świadectwie. I widzimy, jak Maryja nas dalej prowadzi. I to, co teraz Alicja też zaraz będzie chciała powiedzieć i tak dalej, jest też tego wyrazem, jak gdyby dalszą konsekwencją tych pierwszych decyzji. Jak ważne jest, młodzi ludzie, podjąć w życiu ważne i dobre decyzje. Kiedy człowiek naprawdę znajdzie się w pewnym momencie w dobrym miejscu, w dobrym momencie i ma odwagę, aby pójść na całego. Jakie to jest piękne i dobre. I dla mnie właśnie orły były takim miejscem takiej szczerej, głębokiej modlitwy. Gdzie było naprawdę głębokie zastanowienie się nad tym, jestem wolnym człowiekiem, może mogę wszystko zrobić. Mogę pójść w stronę A, w stronę B, gdziekolwiek, ale mogę też iść całkowicie za Jezusem. Ale muszę najpierw Jego poznać, muszę wiedzieć, co On ode mnie chce. I muszę naprawdę się zastanowić, co dla mnie jest naprawdę ważne, żeby to była świadoma decyzja. I jeżeli podejmę tą decyzję, że powiem, Jezu, Ty bądź moim Panem na całego. I to jeszcze przez serce Maryi, przez Maryję, która jest najlepszą, najkrótszą, najbardziej efektywną drogą do Boga, do Jezusa. No to moim zdaniem nic złego się wydarzyć nie może. Mogę stracić życie cielesne, ale cóż jest moje życie cielesne? Czym jest moje życie cielesne, jeżeli nie zatracę ducha? Duch jest naszym celem i abyśmy w duchu właśnie mieli tą odwagę i zwyciężyli nasze życie właśnie w duchu. I ku temu orły myślę, że dalej służą. Cieszę się niezmiernie, że te nasze spotkania, które kiedyś tam były 20 lat temu, które tak pięknie wspominam radośnie i tych wszystkich ludzi pozdrawiam serdecznie, którzy to będą słyszeć. Dziękuję Wam wszystkim za to, że orły były. Dziękuję wszystkim Bogu. Dziękuję Maryi, dziękuję Świętej Faustynie, tej niedzieli, ta niedziela miłosierdzia Bożego, te łaski, które nas spływały, że one dzisiaj tak obfitują i że są młodzi ludzie, którzy nadal w tym gronie się spotykają. Oczywiście jest 20 lat, całkowita wymiana ludzi, którzy tam są, ale że ta myśl, ta idea, ona dalej jest i trwa. I dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczyniali i dzisiaj się przyczyniają, wszystkim liderom, wszystkim księżom, którzy się tym opiekowali, opiekują. I żeby to była prawdziwa katolicka grupa, która idzie na całego, która nie boi się prawdy, która szuka prawdy, prawdy bezkompromisowej, prawdy pięknej, która doprowadzi nas wszystkich razem i wielu innych do wieczności w Bogu. Myślę, że tak w większości powiedziałem to, co chciałem, że jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że taki zaszczyt nas spotkał z takimi ludźmi kiedyś razem wspólnie przebywać i do dzisiaj to owocuje, bo dalej nasze grono, wprawdzie ludzie cały czas gdzieś w swoim zakresie naszego życia się gdzieś tam zmienia wszystko, nic nie jest tak jak było, ale cały czas widzimy, jak to owocuje i dalsze spotkania, jakie mamy z następnymi ludźmi. Teraz należymy do domowego kościoła, jesteśmy zaangażowani w naszym życiu parafialnym tutaj i staramy się być i działać i wypełniać wolę Boga na tyle, na ile nam na to Pan Bóg pozwala, świadomi naszych słabości, naszej nędzy i że nic nie jest idealnie, ale jeżeli jesteśmy zanurzeni w Bogu i myjemy się w krwi Chrystusa, to wszystko w naszym życiu będzie dobrze. I teraz chciałem przekazać głos mojej córce. Raduję się w sercu wielce, że ona również drogą wiary stara się według swoich możliwości iść na całego z Panem Bogiem. Dokładnie. No teraz ja chcę jeszcze coś do Was powiedzieć, bo jak mój tata już powiedział, to tak naprawdę wychowałam się w wierze, to znaczy nie miałam takiego wielkiego nawrócenia, ale jednak czuję, że moja wiara dziecięca musiała się przemienić w wiarę dorosłą i że to był proces. O tym trochę napisałam już w moim świadectwie na Instagramie Grupy Orłów. I najpierw chcę może też powiedzieć coś o maryjności i o różańcu, bo też na moje życie miał wielki wpływ. Tak naprawdę to Maryja już zawsze była bardzo prezentna, tak się mówi, obecna w moim życiu, ale rok temu wstąpiłam do Róży Świętej Faustyny u nas w parafii i od tego czasu się właśnie modlę tą różą i po prostu bardzo czuję, jakie owoce miała ta róża na mnie i na moje życie. Powstały na przykład teraz te róże młodych, może do nich należycie, a jak nie, to możecie się chętnie u mnie zgłosić, bo jest to naprawdę super sprawa. I powstała też u nas grupa
muzykalna u nas w parafii, nazwaliśmy ją Efato i dalej się rozwija. I też miałam takie osobiste doświadczenia Boga w moim życiu. Jedna sprawa jest taka bardzo aktualna, bo przez ostatnie lata miałam bardzo do walczenia z pewnymi słabościami w moim życiu i nie wiedziałam po prostu, jak sobie z tym poradzić. I teraz właśnie po tym wielkim tygodniu to tak naprawdę Pan Jezus przez słowa księży bardzo mi pokazał, że właśnie w tych słabościach muszę się przytulić do krzyża. I zrozumiałam właśnie, że jak będę blisko tego krzyża, to nic mi się nie może stać, że Pan Jezus zwyciężył nad śmiercią i że ona nie ma władzy nade mną i że na końcu zawsze wszystko będzie dobrze, a jeżeli nie jest wszystko dobrze, to nie jest jeszcze koniec. No, dokładnie. Oprócz tego jeszcze na początku 2020 zdiagnozowali u mnie boreliozę i bardzo mnie to przejmowało i trochę się tego bałam, że to będzie miało jakiś wpływ na moją przyszłość. I właśnie na Orłach do kaplicy poszłam z koleżanką Gośką, znacie ją pewnie. Pomodliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem właśnie o to, by Pan Jezus, jeżeli to jest Jego wola, wziął tą boreliozę ode mnie, albo żeby nie miała dalszy wpływ na moją przyszłość. I właśnie jakieś 2 miesiące później to znowu miałam badania i właśnie zdiagnozowali, że albo nigdy jej nie było, albo jakoś zostałam uleczona tą boreliozą. I był to w pewnym sensie też taki mały cud dla mnie osobiście. Po prostu widzę, że Pan Jezus, że Maryja bardzo działają w moim życiu. I tego Wam wszystkim też bardzo życzę, żebyście to mogli doświadczyć, żebyście się zawierzyli Maryi i ufali jej, bo ona jest bramą do Jezusa. Może się dopowiem, tu króciutko, bo Alicja powiedziała, że zaczęło jej się życie z Maryją, ale tak naprawdę to życie Alicji zaczęło się z Maryją. Byliśmy w Częstochowie, jak Alicja miała chyba roczek. Byliśmy też właśnie na pielgrzymce z Warszawy, szliśmy do Częstochowy i wtedy Alicję zawierzyliśmy Maryi tam u Matki Boskiej, w tym Królestwie Polskim, w Częstochowie. Właśnie Maryi Alicja została zawierzona. No, to chyba wszystko. To bardzo dziękujemy Wam, że słuchaliście naszego świadectwa. Mamy nadzieję, że Maryja też w Waszym życiu będzie przyniosła owoce. Dokładnie. To mam nadzieję, że już niedługo się spotkamy na Orłach, tak na żywo, z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.